Przez ostatnie kilka dni opowiadałem Wam o oddziale, o unikalnym oddziale, który tutaj jest w szpitalu, Centralnym Instytucie Zdrowia Psychicznego w Mannheim, czyli oddziale zajmującym się zaburzeniami osobowości typu borderline i PTSD. Opowiadałem Wam w jednym odcinku właśnie o zaburzeniach osobowości borderline, w drugim o PTSD, a dzisiaj chciałbym opowiedzieć, jaki jest background, jakie jest tło powstania tego oddziału, jaka idea za tym wszystkim stała i co scala te dwa pododdziały właściwie na jednym oddziale, bo to jest, tak jak Wam mówiłem, de facto jeden oddział, chociaż ma dwa pododdziały, dwa zespoły zajmujące się tymi pacjentami, ale tak naprawdę to te zespoły przenikają się, członkowie tych zespołów wymieniają się pomiędzy tymi dwoma zespołami, a terapia jest w dużym stopniu wspólna. No właśnie, co stoi za tym powstaniem tego oddziału i jaka idea w ogóle przyświeca jego istnieniu? Na wstępie zaznaczę, taki disclaimer powiem, że to, co będę opowiadał, po pierwsze będę Wam się dzisiaj starał streścić bardzo dużo materiałów, które dostałem od Franka Enninga, to jest ordynator jednego z tych pododdziałów, bo tym oddziałem kieruje dwóch ordynatorów, zaraz będę opowiadał dlaczego. Frank Enning jest jednym z tych dwóch ordynatorów. Więc po pierwsze będę się starał streścić Wam jak najwięcej materiałów, które dostałem, stąd też przepraszam z góry, jeśli za wszelkie nieścisłości, ponieważ po prostu bardzo dużo było tego materiału, które musiałem dzisiaj opracować dla Was i być może niektóre rzeczy po pierwsze zbyt szybko opracowałem, po drugie po prostu to są czasami też w trakcie tego nagrania, mówię na żywo, że tak powiem, czytając tych materiałów, czy przeglądając te materiały, więc też mogę popełnić jakieś gafy, lapsusy, mam nadzieję, że nie będzie ich dużo. To był pierwszy disclaimer, a drugi disclaimer jest taki, że będę dużo mówił o terapii DBT, dlatego że ta terapia jest właśnie jedną z osi, które scalają ten oddział i tych pacjentów tutaj. I pamiętacie, opowiadałem o tym, że tutaj właśnie w Mannheim i w Heidelbergu, bo część ta szpitalna podlega pod Uniwersytet w Heidelbergu. To jest część Uniwersytetu w Heidelbergu, jednego z najlepszych uniwersytetów w Europie i w dziedzinie medycyny. I w związku z tym, czyli mówię bardzo dużo, będę mówił dużo o DBT, natomiast nie jestem specjalistą od DBT i w związku z tym z kolei bardzo przepraszam specjalistów od DBT, terapeutów, jeśli będę mówił coś bardzo nie tak, jak należałoby powiedzieć zgodnie z kanonami DBT. Ten film jest bardziej przeznaczony dla osób, które zainteresowane są tematem, niż dla specjalistów od DBT. Chociaż myślę, że i Wy wiele się z tego filmu dowiecie, no bo tak jak mówię, to jest dosyć unikalna rzecz, którą tutaj robią i myślę, że warta poznania dokładniejszego. A zatem zacznijmy od tego, że idea powstania tego oddziału wychodzi stąd, że
w nastoletniości, którą można różnie definiować, różne publikacje różnie i książki różnie definiują, ale powiedzmy, że jest to najczęściej definiuje się nastoletniość między 12 a 21 rokiem życia. I w nastoletniości najczęściej pojawiają się różnego rodzaju problemy ze zdrowiem psychicznym. Częściowo wynikają one z nastoletniości i dojrzewania mózgu, częściowo wynikają one z dojrzewania płciowego, które w tym samym okresie następuje. Tak czy inaczej pojawiają się różnego rodzaju problemy, problemy lękowe, różne mogą się pojawiać choroby psychiczne, choroba dwubiegunowa na przykład, znacznie rzadziej depresja, taka major depression, czyli depresja prawdziwa i te różnego ADHD oczywiście, wiadomo, że ADHD istnieje przez całe życie, ale tutaj na tym etapie życia może się mocno uwypuklić i bardzo często tak bywa. I w związku z tym idea powstania tego oddziału była taka, że należałoby w związku z tym zaopiekować się właśnie mocno tymi pacjentami w wieku nastoletnim, ponieważ jest to taki okres przejściowy pomiędzy dzieciństwem a dorosłością i ci pacjenci giną po prostu w opiece psychiatrycznej, w sensie giną, chodzi mi o to, że następuje taki duży przeskok pomiędzy tym, kiedy są w opiece pod opieką psychiatrów i psychologów dziecięcych, a kiedy przechodzą pod opiekę psychiatrów i psychologów dorosłych, którzy najczęściej na przykład zupełnie inaczej widzą ich problemy, zupełnie inaczej chcieliby ich leczyć i no a poza tym też sam pacjent powinien mieć już inne podejście do swojego leczenia, znaczy konwencjonalnie, czyli wtedy, kiedy dzielimy to na psychiatrię dziecięcą i dorosłą, bo właśnie tutaj ideą tego oddziału było to, żeby tak bardzo tego nie dzielić, a właściwie wręcz w ogóle tego nie dzielić, tylko żeby zająć się tym pacjentem już na etapie nastoletniości i przeprowadzić go przez tą tranzycję z dzieciństwa do dorosłości i oddać bezpiecznie dalej, wprowadzić w opiekę psychiatrów dorosłych i psychologów dorosłych. Ponieważ okazuje się, co myślę, że jest dosyć logiczne, że wtedy, kiedy właśnie wtedy zajmiemy się, w tym momencie zajmiemy się osobą z problemem psychicznym, kiedy ten problem się pojawia, jeżeli właśnie wtedy się nią zajmiemy, to lepsze będą efekty leczenia. Po prostu ta osoba, szybciej będziemy mogli zaopiekować się jej problemami i być może nie dopuścić do rozwoju, do nasilenia się jej problemu. Czyli taka jest pierwsza przesłanka. Druga przesłanka jest taka, że ten oddział zajmuje się zaburzeniami regulacji emocji. Czy wam to coś mówi? Tak, to jest jeden z podstawowych elementów ADHD. U podłoża tego oddziału jest następujące stwierdzenie. Zaburzenie regulacji emocji występuje w zaburzeniu osobowości typu borderline, w ADHD, w PTSD, w innych różnych zaburzeniach psychicznych i trochę odkładamy na bok, skąd wzięło się to zaburzenie regulacji emocji. Przyjmujemy, że dana osoba ma po prostu zaburzenie regulacji emocji i chcielibyśmy coś z tym robić, pracować nad tym. Czyli to jest ten element, który scala tych wszystkich pacjentów. Zaburzenie regulacji emocji. Okej. Kolejna przesłanka do powstania tego oddziału? Autorzy tej koncepcji mówią, że skoro wiemy już, że zaburzenie regulacji emocji jest na przykład elementem zaburzenia borderline, to dobrze by było, żeby oferować tym pacjentom z zaburzeniem borderline takie metody terapii, które najlepiej sprawdzają się po prostu w tym zaburzeniu.
A takim nurtem terapeutycznym jest właśnie DBT, terapia dialektyczno-behawioralna. Ponieważ wykazano, że DBT w BPD, przepraszam za te wszystkie skróty, BPD to Borderline Personality Disorder, czyli zaburzenie borderline, to terapia DBT, prowadzenie pacjentów w tym nurcie terapeutycznym powoduje zmniejszenie liczby dni leczenia szpitalnego, poprawa w zakresie objawów zaburzenia borderline i poprawę w zakresie integracji społecznej. Czyli i tutaj są na to publikacje, które to pokazują, a w związku z tym, czyli jeśli mamy zaburzenie regulacji emocji, w nawiasie na przykład w borderline, to spróbujmy za pomocą DBT pomagać tym pacjentom z zaburzeniami regulacji emocji. W związku z tym, czyli mamy te trzy przesłanki i teraz tak, oddział ten terapeutyczny obejmuje 27 miejsc leczniczych, czyli łóżek szpitalnych, my to nazywamy w Polsce. Ale też to nie jest tylko to, że pacjenci mogą tutaj być hospitalizowani. Chodzi o to, że właśnie główną ideą całego tego systemu opieki jest jego systemowość. Czyli to, że pacjenci, którzy się zgłaszają się najpierw do poradni i w tej poradni mają możliwość różnego poziomu opieki, zaraz o tym powiem, czyli mają opiekę w poradni, mają możliwość, jeśli jest taka potrzeba, właśnie tego oddziału terapeutycznego i mają też oczywiście, jeżeli jest taka potrzeba, jeśli dany pacjent tego wymaga, możliwość hospitalizacji w oddziale psychiatrycznym dziecięcym lub dorosłym tutaj w szpitalu. Czyli mamy różne stopnie pomocy pacjentowi i to jest bardzo ważne, bo tak jak mówię, ideą tego wszystkiego jest to, żeby zapewnić ciągłość opieki na różnych etapach, w zależności, po pierwsze na różnych etapach życia, a po drugie w zależności od nasilenia się objawów u pacjenta albo zmniejszania się objawów u pacjenta, nasilenia objawów i wtedy możemy pacjentowi zaoferować różne stopnie opieki. Ta jednostka, ten oddział terapeutyczny prowadzony jest przez, jak już powiedziałem wcześniej, że jest dwóch szefów, ponieważ jeden z nich jest specjalistą od psychiatrii dziecięcej, a drugi jest specjalistą od psychiatrii dorosłej. Czyli jest tych dwóch lekarzy, tych dwóch ordynatorów. Oprócz tego są tutaj również oczywiście terapeuci, no i jest kadra pielęgniarska. I ten zespół składający się z tych czterech elementów jest takim zespołem, który prowadzi leczenie w tym oddziale. Oprócz tego, tak jak wspominałem już w poprzednich odcinkach, mamy tutaj wychowawców, mamy pedagogów, pracowników socjalnych, fizjoterapeutów, terapeutów terapii zajęciowej, no wiadomo, psychoterapeutów dzieci i młodzieży i dorosłych. Także te różnego rodzaju i wszelkiego rodzaju opiekę mogą pacjenci na tym oddziale. Warunkiem pracy, to bardzo ważne, w tym oddziale jest to, żeby wszystkie te osoby, nawet jeśli nie są terapeutami, ale żeby wszystkie te osoby przeszły szkolenie z terapii dialektyczno-behawioralnej, czyli DBT. To bardzo ważne, no bo wiadomo, że nawet jedna osoba, która nie jest przeszkolona w tym, w jaki sposób powinna się zachowywać i w jaki sposób powinna pomagać pacjentom, może zepsuć pracę wszystkich innych specjalistów. Więc wszyscy tutaj, którzy tu pracują na oddziale, przechodzą takie szkolenie z zakresu terapii DBT.
Tak jak mu wspominałem Wam wcześniej, ponieważ tutaj jest to bardzo silny ośrodek, wręcz mówią tutaj, że najsilniejszy chyba wręcz w Europie, ośrodek DBT, no to, to też jest tu kto superwizować tych pracowników i ich szkolić po prostu. Poza tym istnieje regularna wymiana personelu pomiędzy oddziałem a przychodnią. Znowu, pamiętacie, idea pierwsza czy druga, czyli chodziło o to, żeby to była ciągłość i żeby tu pacjent mógł uzyskiwać pomoc na różnych etapach swojej kuracji, więc ważne, żeby to byli specjaliści, którzy wiedzą, co się dzieje na wszystkich etapach takiego leczenia i w związku z tym też, żeby oni znali tą pracę na innych stanowiskach. Oczywiście terapeuci DBT to oczywista rzecz, no i tak jak powiedziałem, wszyscy ci pracownicy są pod stałą superwizją superwizorów DBT. Ponadto raz w tygodniu spotyka się cały zespół, znaczy ten zespół spotyka się wielokrotnie w ciągu tygodnia, bo czasami dwa razy dziennie, ale raz odbywa się w celu konsultacji, takiej superwizji po prostu debetowej, czyli tego, w jaki sposób pracujemy tutaj w nurcie naszym terapeutycznym. Do kogo kierowana jest oferta tego oddziału? Mówiłem już Wam, że do wszystkich niemieckojęzycznych krajów w Europie, ale teraz chodzi mi bardziej nie o język, tylko o zaburzenia, z którymi pacjenci przychodzą. A zatem mamy cztery grupy pacjentów. Po pierwsze zaburzenia osobowości borderline, po drugie PTSD, po trzecie ADHD, po czwarte zaburzenia odżywiania. Znowu, bo ten oddział tak naprawdę nie wychodzi od zaburzenia, tylko od objawu, czyli mamy zaburzenie regulacji emocji i z tym staramy się pracować za pomocą nurtu DBT. I w związku z tym to mogą być pacjenci z tymi czterema rozpoznaniami. Co jest przeciwwskazaniem do tego, żeby przyjąć pacjenta? Dwa. Schizofrenia. Rozpoznanie schizofrenii i drugie ostre uzależnienie. Spytałem Franka, co to znaczy ostre uzależnienie. Powiedział mi, że chodzi o to, że pacjent, który jest uzależniony od substancji psychoaktywnych, musi wykazać się 8 tygodniami abstynencji przed przyjściem do oddziału. Natomiast samo szkodliwe używanie substancji psychoaktywnych, czy to alkoholu, czy innych, czy narkotyków, nie jest problemem do tego, żeby wejść do oddziału, żeby być po prostu leczonym czy szkolonym w tym oddziale. Dlaczego szkolonym? Bo pamiętacie, mówiłem Wam o tym, że tutaj pacjenci dostają taką informację, że nie powinni traktować tego oddziału jako oddziału szpitalnego, ale bardziej szkolenie, które trwa 12 tygodni i po tym szkoleniu nie ma możliwości przedłużenia pobytu. Nie ma tutaj pobytu, to jest szkolenie. Dlatego tak powiedziałem przed chwilą. Okej. Celem leczenia czy tego szkolenia jest umożliwienie pacjentowi maksymalnego uczestnictwa w życiu społecznym. W zależności od tego, jakie pacjent prezentuje objawy, co dla niego jest głównym problemem, utrudnieniem w życiu, oczywiście pracuje się nad jego problemami, zaraz o tym powiem, ale celem docelowo chodzi o to, żeby umożliwić pacjentowi uczestnictwo w życiu społecznym. Jak mówiłem, pacjenci trafiają do oddziału z poradni. Tutaj, jeśli trafią do tej poradni, tutaj w przychodni uniwersyteckiej, to odbywa się oczywiście taka część diagnostyczna, czyli pacjent najpierw rozpoznawany jest, co jest jego problemem i w jaki sposób można mu pomóc, i stosuje się kilka skal do tego, żeby rozpoznać jego problemy. Nie wiem,
Czy Was to interesuje? Mogę powiedzieć, jeśli specjaliści mnie oglądają, to może to dla nich jest ciekawe. Jeśli chodzi o nasilenie objawów borderline, to stosują BSL-23. Jeśli chodzi o nasilenie objawów ogólnie rzecz biorąc, to stosują BSI. A w zespole stresu pourazowego stosują PCL-5. I to są takie skale, za pomocą których monitorują nasilenie objawów u pacjentów. Tak jak powiedziałem, w przychodni prowadzona jest diagnostyka. Co ciekawe, stosują tutaj raczej jednak DSM-5, czyli ten nowy amerykański system klasyfikacji chorób człowieka. I ponieważ wychodzą z DSM-5, to też wykorzystują kwestionariusz taki ustrukturyzowanego wywiadu dla zaburzeń z klasyfikacji DSM-5, czyli SKID-5-CV. To jest właśnie taki kwestionariusz, który pokazuje ogólnie, gdzie człowiek ma problemy, gdzie mogą leżeć jego problemy, w jakim kierunku powinniśmy go dalej diagnozować. Poza tym jeszcze kilka innych formularzy czy kwestionariuszy, ale myślę, że to już nie ma takiego dużego znaczenia. Co bardzo ważne, u wszystkich przeprowadza się diagnostykę w kierunku ADHD. Jak widzicie, jak pamiętacie pewnie z moich filmów, ja mówiłem o tym, że w Stanach Zjednoczonych są wytyczne mówiące Amerykańskiego Towarzystwa Pediatrycznego, które mówi, że u wszystkich dzieci należy aktywnie poszukiwać ADHD. Nie ma takich wytycznych w Europie, przynajmniej ja nie słyszałem, jeśli chodzi szczególnie też o dorosłych, ani u dzieci, ani u dorosłych. Natomiast tutaj wszystkich diagnozują pod kątem ADHD. I następnie kategoryzują tych pacjentów w zależności od ich problemów. Czyli czy mają zachowania zagrażające życiu, czy mają problemy w interakcji społecznej, czy mają problemy rodzinne, czy zbliżają się już do zakończenia terapii ambulatoryjnej, czy mają złożony zespół stresu pourazowego. To jest taka hierarchia DBT i ci pacjenci są klasyfikowani zgodnie z nią właśnie. Dlaczego? Dlatego, że chodzi o to, już wspominałem kilka razy o tym, że są różne stopnie tutaj opieki, od opieki ambulatoryjnej i to też w różnych układach, po całodobowy pobyt w szpitalu, w takiej interwencji kryzysowej. I chodzi o to, żeby tego pacjenta jak najlepiej dobrać formę pomocy do tego, co się z nim dzieje. Więc po to ta kategoryzacja. Jakie są dostępne formy pomocy pacjentowi? Czyli w poradni mamy kilka form pomocy. Po pierwsze, terapia z normalną częstotliwością, tak to się nazywa. W ramach tej terapii pacjenci mają zajęcia grupowe DBT, czyli terapię grupową DBT raz w tygodniu, taką podstawową. I do tego mają raz w tygodniu terapię indywidualną. Oprócz tego mają do wyboru jeszcze kilka modułów, w zależności od tego, na czym polega ich problem i gdzie leży ich problem, to mają do wyboru kilka modułów, a te moduły są następujące: uważność, odporność na stres, regulacja emocji, umiejętności interpersonalne i poczucie własnej wartości. I każdy pacjent może maksymalnie do 4 modułów dobrać sobie, czyli ma takie podstawowe umiejętności w grupie, jedne zajęcia terapii indywidualnej plus do 4 z tych 5 modułów, które wymieniłem, ale Frank mówi, że najczęściej to jest 1-2 moduły cotygodniowe.
Po około 6 miesiącach pacjenci mogą zmieniać te moduły, ale to już może nie jest to takie istotne. Ta terapia z normalną częstotliwością w ramach grup trwa mniej więcej 18 miesięcy, półtora roku. Te grupy są ważne dlatego, że nie tylko w ramach tych grup pacjenci uczeni są odpowiednich umiejętności, tych, które wymieniłem, ale jeszcze dodatkowo te grupy mają stabilizować pacjentów psychicznie. Po prostu stanowią taki łącznik między pacjentem a pomocą terapeutyczną i powinny dać pacjentowi poczucie, że ma stabilne miejsce i ma takie miejsce, bezpieczne miejsce, gdzie może korzystać z terapii. Osoby bliskie z rodziny na przykład mają również możliwość opieki ambulatoryjnej w ramach grupy umiejętności rodzinnych, a zatem nie tylko pacjent uzyskuje pomoc, ale również bliscy. I w ramach tej normalnej terapii oceniają lekarze, że z reguły pacjenci potrzebują od 1 do 2 lat w tej terapii, zanim po odpowiednich konsultacjach z terapeutą i zespołem konsultacyjnym debetowym zostaną przeniesieni na terapię o niskiej częstotliwości. Druga forma właśnie to ta terapia o niskiej częstotliwości. To jest forma terapii, która odbywa się raz na miesiąc. I przenoszeni są właśnie pacjenci, ci, którzy przeszli terapię tą o normalnej częstotliwości, ale oczywiście, pamiętacie, mówiłem na początku, jest kategoryzacja pacjentów. Niektórzy pacjenci mogą wejść na ten poziom od razu, czyli jeśli ich nasilenie ich objawów nie jest duże albo mają wystarczające kompetencje, to mogą wejść od razu na tą terapię o niskiej częstotliwości. I tutaj oczywiście nacisk główny tej formy terapii jest na wyrobienie sobie większej niezależności, poczucia własnej wartości, skuteczności, możliwości działania. Kolejny poziom pomocy to ambulatoryjna interwencja kryzysowa. I tutaj, czyli w takich sytuacjach, kiedy coś trudnego się dzieje w życiu pacjenta, można go przenieść do ambulatoryjnej interwencji kryzysowej i tutaj przez kilka tygodni może mieć do 4 sesji tygodniowo z terapeutą. Czyli dosyć, jak widzicie, intensywna forma terapia, a chodzi o to, żeby takiego pacjenta nie hospitalizować. Wiadomo, wszędzie na świecie dążymy do tego, żeby jak najmniej pacjentów hospitalizować. Po pierwsze, to jest droga forma terapii, czy leczenia, może nie tyle terapii, a po drugie, średnio często skuteczna. Także uciekamy się do tego tylko wtedy, kiedy już nie ma innej możliwości. Jeśli da się, to staramy się nie hospitalizować pacjenta, tylko dać mu na tyle intensywną pomoc poza szpitalem, żeby był w stanie funkcjonować poza szpitalem. Kolejna forma pomocy ambulatoryjnej to jest, ja bym to nazwał nadzór, tutaj nie ma dobrego odpowiednika po polsku, po angielsku oni to nazywają tracking, czyli chodzi o to, to jest najniższa forma, czyli najniższy poziom pomocy i na tym poziomie, jeżeli pacjent ma tak mało nasilone objawy, to po prostu regularnie spotyka się, właśnie, przepraszam, nie spotyka się, tylko widzi się, ponieważ to jest forma, która odbywa się za pomocą wideo połączenia. I co pewien czas, może być do nawet raz w tygodniu albo rzadziej, widzi się z terapeutą i rozmawia
z tym terapeutą. I to jest po prostu, chodzi o to, żeby pacjent czuł takie wsparcie i przez cały czas czuł ciągłość tego leczenia, że jest pod czyjąś opieką i w razie czego jest miejsce, gdzie może się zwrócić o dodatkową pomoc, gdyby na przykład jakieś potencjalne kryzysy się zdarzyły, czy zmieniałby pracę, czy i potrzebował doradztwa w tym zakresie. Także na wszelkie, we wszelkich takich sytuacjach nagłych pacjent może liczyć na pomoc. Jeśli chodzi o oddział, o ten oddział leczenia zaburzeń regulacji emocji, tak by go należało nazwać według mnie, to jest to oddział całodobowy, ale niekoniecznie, dlatego że on jest całodobowy dla tych pacjentów, którzy mieszkają daleko stąd, ale jeżeli jest jakiś pacjent, który mieszka niedaleko, w Mannheim, w Heidelbergu, w Ludwigshafen, czyli po prostu tutaj blisko gdzieś, to ci pacjenci mogą dojeżdżać. Oni nie muszą tutaj przebywać stacjonarnie. Natomiast warunkiem koniecznym do zawarcia kontraktu na leczenie jest zobowiązanie się do tego, że pacjent nie będzie podejmował prób samobójczych w trakcie pobytu, w trakcie terapii, przepraszam. Pamiętacie, ja to czytałem Wam, że jakie są konkretne tutaj warunki przyjęcia w części dotyczącej borderline i właśnie między innymi to jest taki warunek. Zaznaczają autorzy tej koncepcji, że chociaż istnieje znacznie większa swoboda funkcjonowania w porównaniu z psychiatrią dziecięcą w zakresie na przykład tego, że można wychodzić na zewnątrz, że można korzystać z mediów, czyli na przykład telefonów komórkowych, że no, ci pacjenci mają dużą, większą wolność, pomimo to jednak są pewne granice i na przykład zachowania, które mogłyby utrudniać albo wręcz szkodzić terapii, nie są akceptowane i od razu na początku pacjenci muszą to przyjąć do wiadomości, że opuszczanie na przykład zajęć nie jest akceptowane i łączy się z konsekwencjami. Taki pacjent jest w związku z tym wprowadzany na oddział, czyli najpierw dokładnie zapoznaje się z tym, co go czeka, czy czego może oczekiwać na oddziale. I dopiero kiedy to zaakceptuje, dopiero wtedy może podpisać kontrakt na leczenie, czyli musi, no na pewno nic się nie dzieje z zaskoczenia. Po prostu on wie, na co się tutaj decyduje. Leczenie tutaj w oddziale odbywa się w trzech fazach. Pamiętacie, mówiłem, że około 12 tygodni trwa pełen kurs i te trzy fazy to. Pierwsza faza to opracowanie modelu zaburzenia i określenie celów terapii. Druga faza to praca terapeutyczna nad osiągnięciem tych celów. Trzecia faza to przeniesienie tego, co udało się wypracować, do świata zewnętrznego, czyli w jaki sposób wykorzystać to, co tutaj działo się w szpitalu w dosyć cieplarnianych warunkach, w jaki sposób to wykorzystać w dalszym życiu. Pierwsza faza to 3 do 4 tygodni leczenia stacjonarnego, tak jak powiedziałem, albo w pełni stacjonarnego, albo w ciągu dnia, tylko pobyt tutaj. I pacjenci uczeni są w ramach specjalnej grupy umiejętności początkowych, startowych, czyli takie podstawowe umiejętności i tam uczeni są umiejętności z zakresu tolerancji stresu, z zakresu regulacji emocji, z zakresu funkcjonowania w podstawowej opiece zdrowotnej oraz chodzi o wypracowanie postępowania w sytuacjach kryzysowych, żeby pacjent umiał w sytuacjach kryzysowych, wiedział, gdzie się
udać po pomoc. W ramach terapii indywidualnej na tym etapie prowadzony jest szczegółowy wywiad, opracowywany jest właśnie model zaburzenia i omawiana szczegółowa analiza behawioralna ostatniej próby samobójczej lub ostatniego przerwania terapii. Często również pacjenci, rodziny pacjentów, czyli bliskie osoby, niekoniecznie, przepraszam, bo to mogą być partnerzy na przykład, są zapraszani na rozmowę na tym etapie. I głównym celem pracy terapeutycznej tutaj w tej fazie pierwszej jest analiza wzorców zachowań, które doprowadziły do tego, że pacjent potrzebował udać się na oddział po prostu po pomoc. Pod koniec tej pierwszej fazy pacjent przygotowuje taką planszę. Widziałem kilkukrotnie, jak pacjenci prezentują te plansze, bo właśnie ten pacjent przygotowuje taką planszę, dotychczasowe postępowanie, a co jest celem, jak ja bym chciał funkcjonować i w jaki sposób chciałbym to osiągnąć. I prezentuje, dosłownie to jest prezentacja 10-15-minutowa, prezentacja przed całym zespołem terapeutycznym, prezentacja tego swojego planu. Po takiej prezentacji zespół zadaje pytania pacjentowi, jak on widzi na przykład różne z tych celów, osiągnięcie tych celów, które są realne do osiągnięcia, które nie są realne do osiągnięcia być może, czyli taka krytyczna, ale w pozytywnym sensie krytyczna ewaluacja, ocena tego planu. No i jeśli zespół uznaje, że to jest realistyczny plan, to pacjent otrzymuje promocję, że tak powiem, czyli przechodzi do drugiej fazy leczenia. W drugiej fazie leczenia, jak mówiłem, następuje właściwa praca terapeutyczna nad tymi celami. Lub jeżeli mówimy o pacjencie, którego głównym problemem jest PTSD, to tutaj następuje tak zwana faza ekspozycji. Pacjenci wychodzą już z tej grupy umiejętności podstawowych, startowych i wchodzą do grupy umiejętności zaawansowanych. Tutaj w tej grupie, ta grupa skupia się na pracy nad regulacją emocji i pracy nad zintegrowaną terapią skoncentrowaną na współczuciu. W ramach tego poziomu pacjenci mają znowu kilka modułów terapeutycznych do wyboru, między innymi ciekawostka wspinaczka terapeutyczna, czyli wiecie, co to jest wspinaczka, prawda? I chodzi o to, że tutaj pacjenci mają możliwość uczestniczenia w takiej wspinaczce z asekuracją, czyli chodzi o to, żebym ja się uczył polegania na kimś. Również mają możliwość uczestniczenia w różnych zajęciach, takich w naturze, czyli poza szpitalem, w różnych zajęciach, które też promują taką pracę w grupie, czyli integrują społecznie. I tu Frank podał mi jako przykład na przykład pływanie, canoeing, czyli kajaki czy innego rodzaju sporty, w których uczestniczymy nie pojedynczo, tylko w jakiejś grupie, czy w każdym razie w kilka osób przynajmniej. No i jeszcze kolejnym modułem jest moduł treningu umiejętności społecznych. Cały czas pacjenci mają możliwość indywidualnej terapii. Zaczyna w ramach terapii też pacjent zaczyna myśleć o tym, co chciałby robić po zakończeniu tego treningu, tej terapii tu na oddziale, czyli na przykład jaka jest jego perspektywa zawodowa czy edukacyjna, gdzie mógłby dalej iść, co dalej robić w swoim życiu. Postępy w terapii są oceniane na cotygodniowych spotkaniach zespołu terapeutycznego, debetowego.
I w razie czego ten zespół koryguje to, co się dzieje z pacjentem, informuje pacjenta, jak to wygląda od strony terapeutycznej, jego postępy, jego zaangażowanie, jak to widzą terapeuci i te wszystkie inne osoby oczywiście, bo tak jak powiedziałem, to cały zespół pracuje nad pacjentem, nie sam terapeuta jako taki debetowy, tylko cały zespół debetowy. I najpóźniej do końca 9 tygodnia terapii, po przygotowaniu wspólnie z terapeutą indywidualnym i pozostałymi uczestnikami zespołu, następuje inwentaryzacja osiągniętych celów terapii, po prostu co udało nam się osiągnąć, następuje podsumowanie i jeszcze wyznaczony kolejny plan na te już ostatnie tygodnie pracy. Jeżeli pacjent ma być dalej w ramach tutejszej poradni prowadzony, no to następują spotkania z terapeutą, który dalej będzie prowadził pacjenta. To bardzo ważne, no bo wiecie już, że chodzi o ciągłość. Faza trzecia to ostatnie 3 tygodnie treningu, szkolenia. I tutaj już główny nacisk kładziony jest na to, w jaki sposób przełożyć osiągnięcia, to co pacjent osiągnął w ramach terapii, na dalsze życie pacjenta. A zatem w przypadku leczenia dalszego w ambulatorium, czyli w poradni tutejszej, następują 3 spotkania z terapeutą właśnie po to, żeby to wszystko przenieść i żeby ten terapeuta miał świadomość tego, co udało się osiągnąć, uzyskać, a co jeszcze jest do przepracowania przez pacjentem. W przypadku z kolei opieki w innym ośrodku biorą udział ci inni terapeuci, na zasadzie rozmowy telefonicznej czy rozmowy wideo, częściej wideo, są po prostu oni angażowani również na tym ostatnim etapie, w trakcie tych 3 ostatnich tygodni, angażowani są w to, co pacjent dalej powinien robić i w jaki sposób powinien dalej funkcjonować. Więc i dalej mówię, po tych 12 tygodniach pacjent kończy terapię i przechodzi do dalszego leczenia, najlepiej na poziomie ambulatoryjnym i w zależności od tego, gdzie się plasują jego problemy, które na tym etapie jeszcze pozostały, to na różnych poziomach, tych, których na wstępie wymieniłem, na różnych poziomach opieki ambulatoryjnej. Tak wygląda tutejszy oddział i ta idea cała stojąca za tym oddziałem, bo to myślę jest najważniejsze, to jest to, co chciałem Wam przekazać. Nie tyle nawet ten oddział, wiadomo, że żadni polscy pacjenci, przynajmniej tak mi się wydaje, nie mogą się tutaj dostać. Natomiast bardzo myślę ważne, żeby wiedzieć, że jaka idea stoi za powstaniem tego oddziału. Zaburzenie regulacji emocji jako główny objaw, niezależnie od tego, co jest tłem, czy skąd pojawia się to zaburzenie regulacji emocji, i zaopiekowanie się właśnie tym zaburzeniem i pomoc pacjentowi z takim problemem w sposób ciągły, i to ciągły zarówno w sensie wieku pacjenta i jego późniejszych, coraz późniejszego wieku, jak i w sposób ciągły, niezależnie od nasilenia się objawów, stopnia nasilenia objawów u pacjenta i pomoc jemu na każdym etapie. Tak to wygląda. Jestem bardzo ciekaw, co Wy myślicie o tym, o tej formie pomocy. Czy uważacie, że w Polsce też powinny powstać takie ośrodki? Czy to dobra forma terapii? Czy to ma sens? Proszę, napiszcie w komentarzach, bo to, tak jak mówię, dosyć unikalny oddział i myślę, że dosyć unikalna koncepcja, więc jestem bardzo ciekaw Waszych opinii. Tyle na dzisiaj, bardzo dziękuję, do zobaczenia.